10. Aerium. Aerium jest to nazwa, która wzięła się od dawnej hali produkcyjnej sterowców, gdzie mieści się ta niewątpliwa atrakcja turystyczna. Tropical Island Resort to oficjalna nazwa. Jest to tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Niemczech, mieszczący się niecałe 60 km na południe od Berlina. Maksymalne obłożenie resortu wynosi 6 tysięcy odwiedzających dziennie, a według danych właściciela obiektu już w pierwszym roku ośrodek odwiedziło niemal milion osób. Całość jest czymś w rodzaju wielkiego aquaparku podzielonego na różnego rodzaju sekcje tematyczne, takie jak wioska tropikalna wzorowana na oryginalnych budowlach z Tajlandii, las tropikalny z niemal 50 tysiącami roślin, Morze Południowe, czyli basen skonstruowany na wzór zatoki w atolu o powierzchni 4400 m2, czy laguna położona po drugiej stronie wyspy z jacuzzi, wodospadami i dwiema krótkimi zjeżdżalniami. Ponadto do dyspozycji gości pozostających na noc są tak zwane obozowiska lasu tropikalnego z namiotami safari. 9. Liber LTM 11209.1. Jest to największy na świecie dźwig typu żuraw. Jego konstrukcja pozwala na podniesienie w powietrze przedmiotów, których waga nie przekracza 1200 ton. Maszyna jest w stanie przemieścić na przykład skrzydła największej turbiny powietrznej na świecie o długości 63 metrów. Teleskopowe ramię tego dźwigu składa się z 8 części, waży 100 ton, a sama konstrukcja wyposażona jest w przeciwwagę niezbędną do stabilizacji o masie ponad 200 ton. Żurawia napędzają dwa silniki o mocy niemal 300 kW, czyli prawie 400 koni mechanicznych. Maszyna jest tak duża, że na miejsce pracy musi być transportowana w dwóch osobnych częściach, jednak podstawa umieszczona jest na specjalnym pojeździe, dzięki czemu transport może odbywać się z prędkością nawet 75 km na godzinę. 8. Georgia Aquarium. Jest to największe na świecie akwarium, mieści się w miejscowości Atlanta w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. W obiekcie możemy podziwiać zarówno akwaria słodkowodne, jak i słonowodne o łącznej pojemności 31 tysięcy metrów sześciennych. Ośrodek został zbudowany ze środków darczyńcy jednego z amerykańskich biznesmenów, który po zwiedzeniu 53 podobnych obiektów na całym świecie postanowił przeznaczyć na budowę obiektu 250 milionów dolarów. Budowa trwała ponad 2 lata i zakończyła się w 2005 roku. Obecnie w akwarium znajduje się ponad 500 różnych gatunków zwierząt, co owocuje całkowitą liczbą ponad 120 tysięcy sztuk. W akwarium są m.in. 4 młode rekiny wielorybie, 4 wieloryby beluga oraz 4 manty. W ciągu pierwszych 100 dni od otwarcia obiekt odwiedziło ponad milion osób. Dla zwiedzających jest dostępnych 7 ścieżek dydaktycznych, z których każda posiada inną tematykę. Możemy podziwiać tam m.in. zwierzęta tropikalne, zimnowodne, rzeczne czy oceaniczne. 7. Symphony of the Seas. Jest to obecnie największy statek rejsowy na świecie. Kosztował ponad 1,3 miliarda dolarów, powstał we francuskiej stoczni, budowa trwała niemal 5 lat i rozpoczęła się na zlecenie spółki posiadającej już w swojej flocie kilka jednostek podobnej wielkości. Statek ma długość 362 metrów, wyposażony jest w 18 pokładów i waży 228 tysięcy ton. O tej jednostce mówi się, że jest dosłownie pływającym miastem. Ma na swoim pokładzie wszystko, czego człowiek może potrzebować. Jednostka oferuje takie atrakcje jak 24 baseny, 22 restauracje, kino 3D, roller coaster, 10-piętrową zjeżdżalnię, ścianki wspinaczkowe, lodowisko, bar obsługujący klientów za pomocą robotów, a nawet szpital, posterunek policji oraz więzienie. Na pokładzie jednostki może jednorazowo podróżować 6680 pasażerów w niemal 3000 osobnych apartamentów. A wszystko to jest możliwe dzięki załodze, która liczy 2200 osób. Statek jest bardzo popularnym wycieczkowcem wśród zamożnych pasażerów. Bilety trzeba rezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a oprócz atrakcji na samym statku mamy do dyspozycji atrakcje w miejscach, które statek odwiedza podczas rejsu. A są to m.in. Miami, Honduras, Karaiby, Meksyk czy Bahamy. 6. Największy zamek z piasku. Wrzesień 2017, Duisburg, Nadrenia, Północna Westfalia, Niemcy. Na plaży w tym mieście zbudowano największy w historii zamek z piasku, wpisany oficjalnie do Księgi Rekordów Guinnessa. Wysokość tego kolosa oszacowano na 16,68 metra, a do jego budowy musiano wykorzystać ponad 3860 ton piasku o bardzo drobnym ziarnie, niezbędnym do zachowania stabilności konstrukcji.
W projekt zaangażowanych było 19 budowniczych z 10 różnych krajów, którzy przez 3,5 tygodnia rzeźbili wymyślne kształty. Cała budowa była inspirowana różnymi zabytkami z całego świata, m.in. Wielkim Sfinksem z Gizy, Weneckim Mostem Rialto, Krzywą Wieżą w Pizie, Koloseum, Akropolem czy nagrobkiem Elvisa Presleya. Inicjatorem przedsięwzięcia było jedno z niemieckich biur podróży, które niewątpliwie podjęło się tego zadania w celach promocji swojej marki. Do budowy wykorzystano jedynie piasek oraz wodę i udało się dopiero za drugim razem. Rok wcześniej próbowano pobić rekord, jednak konstrukcja w czasie pracy zawaliła się. Za drugim razem postanowiono zmienić nieco założenia konstrukcyjne i zdecydowano się zbudować zamek na znacznie większej podstawie niż wcześniej. Podstawa miała wymiary 20 na 35 metrów. 5. Iran Mall. Jest to, a właściwie dopiero będzie, bo budowa trwa, największe centrum handlowe świata. Powstaje w Teheranie w Iranie. Budowa rozpoczęła się w 2018 roku i potrwa prawdopodobnie jeszcze kilka lat. Centrum handlowe po ukończeniu ma oferować swoim klientom powierzchnię niemal 1,5 miliona metrów kwadratowych. Jednak jedynie 20 tysięcy metrów z tej powierzchni ma być przeznaczone na salę handlową. Na pozostałej powierzchni mamy znaleźć docelowo takie atrakcje jak 2,5 tysiąca sklepów, 3 działy gastronomiczne, na których ma być ponad 200 restauracji, kompleks kinowy z 12 salami klasy IMAX, teatr na 2000 miejsc, family park, muzeum, galerie sztuki, salony samochodowe, 3 hotele, w tym jeden pięciogwiazdkowy dla 450 gości i salę konferencyjną na 3000 osób. Oprócz tego na dachu będą ścieżki hikingowe, siłownia, basen oraz 12 boisk sportowych. Całość ma być wybudowana w sposób nawiązujący stylistycznie do tzw. ogrodów perskich, czyli charakterystycznych parków z centralnym zbiornikiem wodnym, od którego rozchodzą się promieniście 4 kanały wodne. Układ ten nawiązuje do 4 rzek, jakie według tradycji Bliskiego Wschodu miałyby opływać świat. 4. Wielki most Danyang Kunshan. To most na trasie szybkiej kolei Pekin-Szanghaj. Ma długość 165 km, co czyni go najdłuższym mostem na świecie. Przebiega przez deltę rzeki Yangtze, którą cechują nizinne pola ryżowe, kanały, rzeki i jeziora. Most został ukończony w 2010 roku. Budowa trwała w sumie 4 lata i pracowało przy niej 10 tysięcy osób. Koszt budowy wyniósł 8,5 miliarda dolarów. Most otwarto w roku 2011 i aktualnie do niego należy rekord Guinnessa w kategorii najdłuższy most na świecie. I prawdopodobnie długo to się nie zmieni, ponieważ most w swojej kategorii ustawił poprzeczkę niesłychanie wysoko. Sama długość ponad 160 km mówi sama za siebie. Do budowy wykorzystano miliony ton materiałów, a wszystko stoi na dziesiątkach tysięcy kolumn. Inżynierowie oznajmili, że most jest w stanie przetrwać trzęsienie ziemi, tajfuny, a nawet uderzenie statku o masie 3000 ton. 3. Boeing Everett Factory. Jest to zakład montażowy firmy Boeing położony w Everett w stanie Waszyngton w USA. Pierwsze plany powstania fabryki sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Boeing nabył ponad 3 miliony metrów kwadratowych ziemi na północ od mało używanego lotniska wojskowego Painfield, gdzie wybudowano obiekt. W 1968 roku fabryka zaczęła oferować wycieczki oprowadzające po linii produkcyjnej samolotów 747. Cała fabryka powstała właśnie w celu produkcji tych samolotów, a powodem tego był wcześniej podpisany kontrakt na dostarczenie 25 takich jednostek dla jednej z amerykańskich linii lotniczych. Kontrakt opiewał na ponad 500 milionów dolarów. Po wywiązaniu się z umowy zmodernizowano hale produkcyjne i zaczęto montaż innych jednostek, takich jak 767, 777 czy 787. W fabryce znajduje się kilka kawiarni, sklep z pamiątkami, teatr oraz oddział firmy zajmujący się organizowaniem wycieczek po fabryce. Fabryka jest największym budynkiem na świecie pod względem objętości. Wynosi ona 13 385 378 metrów sześciennych. 2. Wärtsilä Sulca RTA-96-C. Wysokoprężny, wodzikowy, pracujący w obiegu dwusuwowym z przepłukaniem wzdłużnym, z wydajnym układem turbodoładowania i niskich obrotach pracy, umożliwiający bezpośrednie sprzęganie wału korbowego ze śrubą okrętową. Wszystkie te określenia dotyczą silnika, największej jednostki napędowej na świecie. Silnik RTA-96C został zaprojektowany przez fińskiego producenta i jest przeznaczony dla dużych jednostek pływających. Pierwsza jednostka została oddana do użytku w 2006 roku. Pracuje na pokładzie kontenerowca MS Emma Miask.
Silnik działa na ciężki olej opałowy, tak zwany mazut, ma 13 metrów wysokości, niemal 27 metrów długości i waży ponad 2300 ton. Obecnie wyprodukowanych silników jest kilkadziesiąt, jednak zamówień na silniki jest znacznie więcej. Silnik ma 14 cylindrów, pojemność 1800 litrów na każdy cylinder, czyli łącznie ponad 25 tysięcy litrów. Moment obrotowy jednostki wynosi 7,6 miliona Nm przy zaledwie 102 obrotach na minutę. Natomiast moc silnika to 108 920 koni mechanicznych. 1. Warzazat Solar Power Station. Jest to elektrownia słoneczna, największa na świecie. Zajmuje obszar ponad 3000 hektarów, co odpowiada wielkości 3,5 tysiąca standardowych boisk piłkarskich. Elektrownia znajduje się na Saharze w Afryce, w okolicach miejscowości Warzazat, gdzie słońce świeci niemal cały czas, dzięki czemu zwierciadła, które służą do przetwarzania energii słonecznej na prąd, mogą pracować niemal całą dobę. Elektrownia jest projektem międzynarodowym. Nadzoruje go marokańska Agencja Energii Słonecznej. Wykorzystano tutaj technologię jednej z hiszpańskich spółek, a na budowie znaczną część prac wykonał ponadto jeden z chińskich koncernów energetycznych. Projekt jest bardzo ambitny. Jest częścią założenia, że do 2030 roku większość energii na planecie, a przynajmniej w Europie, będzie pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Kompleks jest w stanie wytworzyć około 580 MW energii, co jest ilością wystarczającą na zaopatrzenie w prąd miasta zamieszkiwanego przez milion osób. Zasada działania elektrowni jest podobna do działania elektrowni węglowych oraz jądrowych. Specjalne zwierciadła koncentrują promienie słoneczne na wieży wypełnionej specjalnym płynem, najczęściej solą fluorową. Płyn rozgrzewa się do kilkuset stopni, dzięki czemu paruje, a wytworzona para napędza turbiny, które generują prąd. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zaobserwować nas na Facebooku i na Instagramie.